bo ja sobie zanotowałem te. Tak. Pytanka. Ale to tak troszeczkę się powtarza. Maksyma w refrenie też określone. Panie Jerzy, przepraszam, a czy wiosna się nie powtarza? Powtarza się. Wiosna się też powtarza. Każdego roku. Tak. Najtrudniejsze to jest to drugie chyba. Wiosna, młodość, prawda? Tak. Wiosna, młodość. No ale no, kojarzy się uparcie z młodością, prawda? Ale pan Jeremi jakoś tak bardzo wiosna, daleko od młodość. Nas. Ja czuję, że nie jest w nastroju wiosennym jeszcze. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle ma. Starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Najmocniej, przepraszam, czy to jest tylko refren, czy także potroszę życiowa maksyma panów? Jak to uważasz? Ja mam głos, tak? No to. Więc oczywiście refren. Tak. Prawda? Refren. No, chodziło nam o rozpogodzenie narodu, rozpogodzenie odbiorców. I stąd ten maj. No tak. No, jeszcze... no tak, ale jednak maj jest w sercu, w tym refrenie, prawda? Ach, no nie trzeba lekceważyć faktu, że maj jest rymem do dwaj. O, to jest bardzo istotna uwaga. No ale czy pozwolą panowie, że ich przedstawię? Prosimy. Bardzo nam. Co oczywiście będzie li tylko czczą formalnością, bo słuchacze, wielu słuchaczy, no z pewnością już poznali Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Czy panowie zgadzają się na wiosenny temat? To znaczy, czy panowie są usposobieni? Jak? Wiosennie? Tak. Tak. No, załóżmy, że tak. Załóżmy, że tak. Załóżmy, że tak. Tak, no a jak według panów, rozmawiamy zupełnie prywatnie, prawda? Tak, tak. Jak według panów powinno się spędzać wiosnę, by naprawdę była wiosną? Czy są tu jakieś reguły, jak panowie sądzą? Wiosnę należy obserwować. A oczywiście wiosnę należy obserwować, wyjeżdżając jak najwięcej za miasto. Jak najwięcej, tak. Ta. Niezależnie od pory roku. Tak. Jak już parę osób tak to określiło, to przedziwne misterium odradzającej się natury. O, ta. koniec cudzysłowa. No tak, no dobrze. Nas zauważyli panowie każdej prawie wiosny. To się jakoś tak powtarza, też niesłychanie banalnie. No zawsze najpierw pączki, potem pączki się rozwijają. Tak. Potem kwiatuszek, a czasem listek, tak zależy od danego pączka. Ale ja domyślałam jeszcze o czymś innym, że powtarza się także takie zawołanie, no właściwie już tradycyjne. Wiosna panowie. Muszę powiedzieć, że mnie to zawsze tak lekko denerwowało. Dlaczego właśnie panowie, a nie panie? Bo taka była piosenka kiedyś bardzo popularna, przed wojną jeszcze. To była piosenka. I nawet pamiętam, bo byłem na tym przedstawieniu, było to, tylko że nie pamiętam w jakim teatrzyku. Nie, no, owszem, to było chyba małe kwiproquo. Był taki teatrzyk tak, małe kwiproquo? Nad Ziemiańską, na tak, górze, tak, na tak, Mazowieckiej. Tak, coś takiego było, tak. O, i tam śpiewał to bodajże Bogucki, no Bogucki na pewno, w towarzystwie jeszcze chyba Dymszy, jeszcze kilku panów i śpiewali piosenkę Wiosna panowie. To widocznie chwyciło. No oczywiście, to usprawiedliwia Wiosna panowie. Ale ja zawsze sobie dorzucam. Jest jakieś hasło ruszenia do ja ataku. Zawsze sobie w duszy dorzucam i panie. No tak, ale wiosna to nastrój optymizmu najogólniej biorąc. Chyba się panowie z tym zgodzą, prawda? Tak, tak. Najogólniej biorąc, tak. A tymczasem w piosence panów, bardzo zresztą ładnej wiosennej piosence, pod tytułem Nie zakocham się tej wiosny już w nikim, jest jakiś ton rezygnacji, może determinacji, mimo że w tej piosence, to znaczy ściśle z tej piosenki pod koniec dowiadujemy się, że bohater zakochał się już zimą, więc nie ma sensu, tak, aby czynił to wiosną. No więc jak z tym tonem rezygnacji, jeśli można spytać? Ja na ten temat to najchętniej zacytował krótki dialożek z jednej ze sztuk telewizyjnych mojego przyjaciela. Pamiętasz, tyś powiedział tak. Czy to możliwe, żebym się zakochał w tej pani? Powiedz. Więc cytujemy, tak? Tak. Czyż ty to możliwe, żebym się zakochał w tej pani? W twoim wieku? Wykluczone. No dlaczego w moim wieku? Jesteśmy rówieśnikami. No więc w moim tym bardziej wykluczone, żebyś się zakochał. No, Goethe miał 64 lata, jak się zakochał. Z wzajemnością. No i co z tego? To był geniusz. Koniec cytatu. Dziękuję.
No ale ja jestem uparta i wracam do piosenek. No właściwie cały czas o nich mówimy. Nie, właściwie cały czas mówimy o wiośnie, prawda? O wiośnie. I piosenkami z nią związanymi. Tak, ale właśnie wiele piosenek panów to piosenki o wiośnie, to już powiedzieliśmy. Jest w nich pochwała wiosny, nastrój tej pory roku. Czy więc właśnie wiosna zupełnie prywatnie dla panów jest tą porą ulubioną? Jeżeli chodzi o mnie, bo my w porządku alfabetycznym zawsze. Jeżeli chodzi o mnie, to nie. W każdym razie nie była porą specjalnie ulubioną. Ja jestem zwolennikiem jesieni, to znaczy tej jeszcze takiej ładnej, pogodnej jesieni. To ciekawe, nigdy nie o tym nie mówiłem. Wiosnę zawsze uważałem za mistyfikację troszeczkę natury. Tak. Ja tylko nie lubię, jak jest zimno. Ale ja ci powiem, że ja ostatnio właściwie nabrałem smaku wiosny, kiedy dużo wyjeżdżam za miasto. Aha, właśnie, i kiedy tak. Zaczynam rzeczywiście, że znowu powtórzę ten banał, obserwować naprawdę to misterium rozwijającej się. Czyli jakieś przewartościowanie odczuć. Także ostatnio tak? Zmienił się trochę mój stosunek do wiosny. A jak panowie myślą, czy wiosna sprzyja, także najogólniej biorąc, nastrojom twórczym? No bo jak się zważy, ja tu cytuję z piosenki panów, tak. Tych leni rozrzuconych po ławkach. No szczerze mówiąc, to wiosna nie jest dla mnie specjalnie jakimś wyjątkowym twórczym. Nie. Na przykład nie bardzo ja mam dobrą pamięć i nie bardzo pamiętam, jak to dawniej było. W tej chwili, tej wiosny jakoś wyjątkowo mam mało nastrojów twórczych. A o ile sobie przypominasz, to jednak zawsze zaczynaliśmy na jesieni. Tak. Ponieważ pierwszy kabaret starszych panów został przedstawiony publiczności, nie przedstawiony, ale w ogóle przygotowany w głęboką jesienią, w paskudnym październiku. Tak, plucha była straszna. Okazuje się, że my to wszystko robimy dla odbiorcy, prawda? Tak. To nie jest wyraz własnych przekonań, tylko chęć zaszczepiania zdrowego optymizmu odbiorcy. Tak. Tam są jednak akcenty takie, no nie lubimy się angażować tak szczerze, jednoznacznie w jakieś nastroje. I tam są takie akcenty, kto pieśń dał słowiko miłosne, jak sobie teraz i ludzkie westchnienia zaroślą, i coś tam o kotach jest też mowa. Także to jest tak, żeby nie za bardzo się już jednoznacznie i lirycznie angażować. Ale dobrze, że pan wspomniał o miłości. Bo ja chciałam właśnie o coś spytać, można? A pani się domyśliła, że jeżeli chodzi o te westchnienia w zaroślach, to miłość. To. No, tak, to miałem na myśli. Pan coś takiego powiedział. Tak. Chciałam się spytać, jak panowie sądzą, czy ta pora roku, wiosna, sprzyja miłości? Czy tylko przywykliśmy tak sądzić? No i to z kolei determinuje nas w naszych odczuciach. Po prostu sprawia jakieś tradycje. Wiosna to miłość i tak dalej. To jest pytanie, myślę, że to jest naukowe bardzo, tak. Nie? No i w różnych aspektach. Może wycofam? Pytania. Nie. Mi się wydaje, że na przykład w aspekcie trudności mieszkaniowych wiosna niewątpliwie bardzo sprzyja miłości, tak. Prawda? Bo ciężki wyjątkowo... Nie ma tego problemu, tak. Po ciężkim bardzo okresie zimowym nagle natura daje możliwość obycia się bez tych czterech ścian. Tak, i to jest najpiękniejszy dach nad głową. Tak, i to jest szalony atut pod tym względem wiosny. Ty dzisiaj odkrywczy jesteś. Naprawdę? Tak. Myślę, nie, że, to mnie zaskakuje. Bo ja wiedziałem, że ty nieprzygotowany przychodzisz do tej rozmowy i myślałem, że to... No cieszę się, że... Nie wiem, czy pani tak to też odbiera. Miejscami jesteś dobry. No ja mogłabym dobry. Się tylko podpisać pod tym również. Tak. Ale mnie jeszcze jedno trapi. To znaczy, nie bardzo wiem, jak to z tym było. Czy panowie byli wiosną nad Prosną? Aha. No nad jakąś tam Prosną, może nie akurat, nie nazywała się ona Prosna, ale no na pewno każdy z nas nad jakąś Prosną był. No, pani chodzi tak, o to, czy to było, czy to jest konkretna obserwacja, tak? Tak, czy to jest suma przeżyć osobistych, wiosennych. Jak ty no, rzeka Prosna występuje tutaj niewątpliwie jako rym do wiosna. Tak. Mhm. Tam jak było ci dwaj do maj, prawda? Tak. A w ogóle jest to zaczerpnięte no, trochę z przeżyć osobistych na pewno, a trochę może z rozległych studiów, z literatury. Włączając w to prasę codzienną. No tak, oczywiście. Chociaż ostatnio, od kiedy pani kioskarka zlikwidowała mi teczkę tak zwaną, mam jakiś z prasą luźniejszy kontakt. A czy
panowie tak zupełnie prywatnie, nie w piosence, bywają wiosną nad rzeczką? Niekoniecznie nad Prosną. No ja bywam. Nie mogę powiedzieć, że nie byłem, bo z tego wynikało, że nie było ryb i wtedy piosenka na ryby by była ohydnym kłamstwem. To już bym wyrykał. Ale w ogóle łowi pan ryby? Nie. Nie. I na wiosnę też, nie? Nie, no nawet na wiosnę nie łowię. Ale ja mam jeszcze jedną wątpliwość. Słuchając piosenek panów o wiośnie, natknęłam się na jedną, która jakoś tak się chytrze maskuje. Bo zaczyna się od wiosny, jak gdyby od powitania wiosny, tak. A ciąg dalszy jest, wszystko jest o zimie. I tytuł jest Zimy żal. I właściwie nie bardzo rozumiem, dlaczego to właśnie tak. Czy rzeczywiście było panom żal zimy u progu wiosny? To brzmi nieprawdopodobnie. No, jak to rozumiesz? No żal jest upływu czasu. No. Ja myślę, że to chyba jest właściwie niezłe podsumowanie naszego dialogu o wiośnie. To bardzo dobre zamknięcie. Tak, oczywiście. Dobrze, prawda? Ale proszę mi jedno obiecać. Tak. Że spotkamy się jeszcze wiosną. Dobrze? Jak tu? Tu? Nie, przed mikrofonem? W ogóle. Tu duszno bardzo. W ogóle naturalnie. Tak. Oczywiście. W łazienkach? Może w łazienkach? No ja z przyjemnością. Tu nas zamurowało.